Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jest Nick 888 i witam na następnym poradniku, jak skryptować w SAMP. W tym odcinku krótko chciałem wam pokazać, jak dodawać samochody, pojazdy do naszego serwera. Przygotowałem dla was skrypt, który umożliwia nam spawnowanie różnych pojazdów. Oczywiście link dam w opisie z tym. Wypakowujemy i skopiujemy to do file descript. Teraz skopiujemy tę nazwę. Jest tylko spawner z małej, bez kropka AMX. Server. Obok etd teraz damy spacji i wklejamy to tam. Zapis. Ok. Możemy teraz odpalić. Ostrzegam, że to nie jest mój skrypt. Jest to skrypt od kogoś innego. Ale też go użyłem na swoim serwerze jak na razie i no, jestem zadowolony. Dobrze, teraz trzeba wejść na serwer. Już odpaliłem. Ok, działa, mam nadzieję, działa. Ok, więc wchodzimy tam teraz. Ok. No. Ok. Witamy na serwerze. Civile. Ok. Więc w sumie na przykład jakieś pojazdy mieć. Więc chcemy na przykład mieć jakąś limuzynę albo jakieś sportowe auta. Więc dajemy teraz kreska. Pojazdy. Teraz mamy tutaj nasze pojazdy, które możemy wybierać. Tutaj jeszcze mamy inne kategorie, takie jak inne, motory publiczne, zabezpieczające pojazdy, samoloty, statki i RC Mini, te miniaturowe auta. Na przykład chcemy właśnie jakąś limuzynę mieć, więc piszemy kreska i nazwę pojazdu, czyli Lime. Nie. Jak to było? Limo? Nie. A Stretch to było. Stretch, dokładnie. Mamy tu nasz stretch. Teraz możemy wejść, tylko momencik. Ok. Teraz idziemy tam, gdzie to chcemy mieć zaparkowane. Ten nasz stretch. Na przykład tutaj, o. O. Teraz dajmy kreska save, safe. Czyli żeby zapisał i tam jakiś komentarz, na przykład pojazd 1. I teraz możemy tak zrobić na okrągło. Tylko tu dam drugi stretch. Pojazd 2. I teraz na przykład jakiś na przykład sportowy, czyli turismo chcemy mieć. O. Dobra. Na przykład tu. Save. Pojazd 3, pojazd 4, pojazd 5. No i tak właśnie możemy postawić nasze samochody gdzie tylko chcemy. I tam na przykład jakiś samolot chcemy, albo jakiś motor. Motory. I na przykład NRG 500. Tu. Ok. I go chcemy na przykład mieć. Tutaj parę, o. Save. Pojazd 6. I dalej. Pojazd 7. I pojazd 8. No i mamy teraz 8 pojazdy. Ok, teraz możemy wyjść. Teraz możemy wyjść z serwera. Teraz wchodzimy w start. Dokumenty, moje dokumenty. I tutaj GTA San Andreas User Files. Potem SAMP. Potem Save Positions.
I tu mam wszystkie nasze zapisane rzeczy. I to są nasze pojazdy. Wystarczy tylko skopiować to wszystko. Czyli zaznaczymy to wszystko myszką. Kopiujemy. I teraz w on game od init. Tutaj, on game od init. Najlepiej pod klasami. Dajmy Enter. Jakiś komentarz dajemy. I na przykład pojazdy. Potem Enter. Ctrl V. I mamy tu nasze dane. Tabujemy to. Ok. I teraz mamy nasze pojazdy. Teraz tak. Teraz chcemy na przykład im dać inny kolor. Teraz mamy tylko kolor biały. Żeby mieć inny kolor, dawam linka w opisie do kolorów. I je dajecie, wpisujecie je dokładnie tu. Tutaj. Tu, gdzie jest to teraz zaznaczone. Tutaj. Tutaj pierwszy kolor i tutaj drugi kolor pojazdu. Na przykład tutaj mamy teraz jeden. Jeden to jest biały, a zero to jest czarny. Czyli na przykład możemy dać tutaj 3 i na przykład 5. Potem tutaj możemy dać 9, 8 i tutaj no na przykład 4. Tutaj 7, tutaj 6. Tutaj też na przykład 8, tutaj 8, tutaj 0 i 1, czyli będzie czarno i biały. Tutaj na przykład teraz damy teraz biały i czarny. To nie wiem jaki to jest kolor. O. Okej. Teraz daliśmy kolory naszymi pojazdami. Nasze pojazdy mamy teraz kolor. Teraz to kompilujemy. Wszystko działa jak ma działać. Teraz możemy wejść na serwer znowu. Oczywiście musimy zrestartować serwer. Teraz możemy wejść. Ok. I zobaczymy, czy to zadziała. Tyk. I jak widać, pojazdy są. Gdzie jest nasz czarny biały? O, tu jest nasz czarny biały. Tutaj. Nasz czarny biały. No, działa. Turismo mają tylko jeden kolor, więc u nich nie da się robić dwa kolory. Tutaj na przykład stretch limuzyny mogą mieć dwa kolory. No i mają swój kolor. Możemy do nich wejść. Jechać z nimi. Tutaj też wszędzie można wejść. O. No. I działa. Okej. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Komentujcie. I zobaczymy się w następnym odcinku. W następnym odcinku pokażę Wam, jak stworzyć obiekty. No to cześć!